Siema. Dzisiejszy odcinek jest najcięższym, jaki do tej pory zrobiłem. Dzisiejszy odcinek jest najbardziej emocjonującym odcinkiem, jaki zrobiłem. I dzisiejszy odcinek jest odcinkiem, z którego zdecydowanie jestem najdumniejszy. Ponieważ postanowiłem przejść Wiedźmina, używając tylko i wyłącznie Igni. Bez potek, bez zbroi, bez jedzenia, bez ściemy. Igni to jedyne, co miałem. I Igni to jedyne, czego używałem. A to wszystko, oczywiście, na najcięższym poziomie trudności, czyli droga ku zagładzie. Możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i wpaść na giga szefowego wiedźmińskiego Discorda. A my, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy, bo dzisiejszy odcinek pewnie krótki nie jest. Dzisiaj oczywiście kontynuujemy sobie przygody z filmu Czy da się przejść Wiedźmina 3, używając tylko pięści i petard. Na pewnym etapie tamtego odcinka, i tu uwaga, bo spoiler z niego za 3, 2, 1, poddałem się. Wiedźmina przejść używając tylko i wyłącznie pięści i petard po prostu się nie dało. Uznałem wtedy, że to nie jednak czas, żeby się wycofać. To właśnie czas, by wymyślić zupełnie nowe wyzwanie. Igni. Od misji po omacku Igni stało się moją główną bronią. Od tamtego momentu gra stała się dziecinnie prosta. Ja pie... Jakie to będzie ciężkie, ku... Jakie to będzie ciężkie... No może nie aż tak dziecinnie prosta. Czy on właśnie przyzwał ku... wiołaka? Lo... Tak szczerze, to z Igni wcale nie było łatwiej, ale sama ta umiejętność sprawiała, że istniała potencjalna szansa na zabicie przeciwników. Nawet jeżeli zadawałem mu 50 damage'a, a przeciwnik miał 50 tysięcy HP, i tak istniała szansa. Więc postanowiłem wyrzucić wszystkie eliksiry, jakie miałem, pozbyć się wszystkich petard i przejść dalszą część gry, nie wspomagając się zupełnie niczym. I prawdopodobnie jako pierwszy człowiek przejść Wiedźmina 3, używając tylko i wyłącznie Igni. Jak się miało okazać, była to najgłupsza decyzja, jaką ostatnio podjąłem. W poprzednim odcinku niektórych przeciwników biłem godzinami, w dzisiejszym niektórych biłem dosłownie kilka dni. Nasza przygoda w poprzednim odcinku zakończyła się w trakcie wykonywania misji Cisza przed burzą, w której to przejmujemy kontrolę nad Ciri i odtwarzamy wydarzenia, które wydarzyły się we wsi Larvik. Po ukończeniu misji rozstajemy się z Yennefer, a ja za zadanie miałem udać się po Umę. Tak też zrobiłem, a z Umą udałem się oczywiście do twierdzy Kaer Morhen. W trakcie złapali mnie wysłannicy cesarza i przymusem zmusili do udania się do cesarza Emhyra. Porozmawiałem z nimi i trafiłem w ręce Wesemirka, a tam dostałem 3 podzadania. Udać się do Lamberta, Yennefer i Eskela, do którego postanowiłem pójść od razu po przybyciu do Kaer Morhen. Razem zapolowaliśmy na Widłogona, nie był to najcięższy przeciwnik, z jakim miałem okazję się zmierzyć. Potem udałem się do Lamberta, z którym to wyruszyłem na przygodę uzupełnić mocą żywiołów przedmiot o nazwie Filakterium. W trakcie pozbyłem się lokalnych utopców. Baba wodna. To jest samica, jak tu więcej niż godzinę w walnie siedzi. Baba wodna. Zadanie to nie było ciężkie, aczkolwiek całkiem czasochłonne. Wyrecytowałem klasyczną fraszkę Lambertowi. Sam robiłeś tę łajbę? Tak, a co? Coś się nie podoba? Poza tym, że nabiera wody, to nic. Nie marudź. Mgła gęsta jak mleko. Obudził się w tobie poeta? Mhm. Chcesz usłyszeć fraszkę? Pewnie. Lambert, Lambert, ty chuju. Całkiem, całkiem. I praktycznie byłem już na miejscu. Na miejscu spotkałem trolle, którym to postanowiłem oddać miecze, by uniknąć walki. Akurat tutaj coś nie poszło według planu, bo po oddaniu mieczy skalne trolle i tak postanowiły mnie zaatakować, ale właściwie, że i tak mieczy nie używam, to nie musiałem ich wcale bić, tylko po prostu udałem się do miejsca docelowego. Nie była to jakaś wielka strata. Uzupełniłem filakterium i udałem się do Yennefer. Za zadanie teraz miałem odnaleźć, co zakłóca działanie tego średniowiecznego telefonu, którego nazwy zapomniałem. Potestyzatora? Brzmi skomplikowanie. Ale działa bardzo prosto. Trzymaj go mocno i nim poruszaj. Im głośniej piszczy, tym lepiej ci idzie. Mhm. Bez takich żartów. Bardzo proszę. Miejsce problemu znalazłem, napiłem się wódeczki z kompanami i czas było udać się na próbę traw. Próba traw przebiegła pomyślnie. No, prawie pomyślnie. Ale generalnie dostałem informację, której szukałem, czyli gdzie znajdę Ciri.
A to dla Geralta było najważniejsze. Czas był udać się na Wyspę Mgieł. Ukryta Wyspa Mgieł. Wyspa Mgieł była pełna potworów i niebezpieczeństw, ale też pełna krasnoludów. Dwójkę z nich znalazłem martwych, no właściwie to jeden był martwy, drugi po prostu okazał się być idiotą. Wiesz, żałuję tylko jednego. Klasyka. A jednego z nich udało mi się odnaleźć w pełni żywego i doprowadzić go miałem do kompanów. Misja ta ostatecznie zakończyła się sukcesem, jednak nie będę ukrywać, że była strasznie irytująca. Nie tylko przez fakt, że krasnolud śpio chwalił drzemkę co 20 kroków. Gdzież Gaspar? To silniejszy ode mnie. Wybacz. No on idzie za mną, czy co on robi? Gaspard? Gaspard? Taki denerwujący jest ten chłop. Gaspard troluje, nie? Ale też przez fakt, że musiałem go wtedy ochraniać przed potworami, a każda walka z mglakiem, używając igni, troszeczkę trwała. To jakby tak przebiec, on pobiegnie za nami, a tu trzeba te wszystkie gówna pokonywać. O kurde. Kiedy odnalazłem Ciri, trochę z nią porozmawiałem, a potem kiedy udać się mieliśmy z powrotem na łódkę, nie mogliśmy oczywiście tego zrobić, ponieważ zwyczajnie ukradły ją krasnoludy. Steleportowaliśmy się zatem bezpośrednio do Kaer Morhen, a to oznaczało jedno, że dziki Gon nas w końcu wytropi i zacznie się tam młyn. Oho, no i się zaczyna tak naprawdę walka, tak naprawdę wyzwanie, nie? Młyn się ostatecznie zaczął, a do wiedźmińskiej twierdzy przybyli jeźdźcy dzikiego Gonu. Ja za zadanie miałem pozamykać portale dzikiego Gonu. Był to pierwszy z wielu podpunktów w misji i pierwszy z wielu podpunktów, który sprawił mi problem. Bo jak się okazało, to igni wcale nie robiło tak dużo, jak robić miało. A przeciwników było całkiem sporo. Pamiętam, że narzekałem na ten podpunkt w misji, że sprawia mi ona problemy. Jednak z dalszej perspektywy, jak popatrzę na to, co musiałem przejść z Eredinem, ten problem wydaje się nawet nie być problemem. Walka z jednymi ogarami i wojownikami Gonu po zamknięciu portalu zajęła mi 12 minut. Ostatecznie nawet ich nie pokonałem, bo zorientowałem się, że możemy po prostu zamknąć te portale, a potem od nich odbiec, a gra zaliczy to jako wykonane zadanie. Ty, a jakby... Ja pierchruper, jestem debilem. Nie pomyślałem o tym. Przecież ja nie muszę nawet z nimi walczyć. Dobrze pamiętam? I po problemie. Chyba tak. No... Tak też zrobiłem z resztą portali. Pozamykałem je bez dalszego większego problemu i udałem się z powrotem do twierdzy. Tam oczywiście czekała na mnie walka, tylko tym razem jako Ciri. Za zadanie miałem uratować Triss. Grałem Ciri na takich samych zasadach jak w poprzednim odcinku. Używałem tylko jej mocy i nie wyprowadzałem żadnych ataków bronią. Ale jej umiejętność zdecydowanie wystarcza, aby się rozprawić z przeciwnikami bez większego problemu. Kontrolę znowu przejąłem jako Geralt i tym razem za zadanie miałem uratować Lamberta. Zadanie to okazało się niestety niewykonalne, używając tylko igni, bo sam w tej potyczce walczyłem o życie. Więc niestety, ale Lambert padł jako pierwsza ofiara szturmu na Kaer Morhen. Udałem się do Vesemira, a podpunkt zadania zmienił się na pokonaj przeciwników i wycofaj się do głównej bramy. Przeciwników było sporo, bo aż 5, ale oczywiście poradziłem sobie z nimi. Taktyka była prosta, unikać ataków, atakować igni, z dozorem cierpliwości po 5 minutach wszyscy leżeli już martwi. Następna misja, pomóc Triss, która to... No, potrzebowała pomocy, na tym polega pomoc. Z pomocą Triss i Vesemira, mimo tego, że było tam też 5 przeciwników, walka ta trwała krótko, bo około 3 minut. Potem kontrolę przejąłem nad Ciri, moc mi się automatycznie nie odnawiała w tamtym momencie, więc po prostu musiałem tłuc przeciwników mieczem, co było oczywiście bułką z masłem. Znowu przejąłem kontrolę nad Geraltem i znowu za zadanie miałem zamknąć portale. Zrobiłem to oczywiście bez walki i znowu za zadanie miałem pomóc Triss. Tym razem jednak wydarzyło się to. Do Kaer Morhen już w pełni wtargnął dziki Gon. No i oczywiście do liczby ofiar, oprócz Lamberta, trafił również Vesemir. I tak,
Zakończyła nam się chyba generalnie najdłuższa sekwencja walk z Wiedźmina 3. Było zaskakująco łatwo i zaskakująco szybko, ale to ze względu na to, że podczas tych walk głównie walczyłem z moimi szarymi komórkami, próbując wynaleźć drogę do praktycznie całkowitego uniknięcia walk. I jak widać, poskutkowało. Na samej misji Bitwa w Kaer Morhen może spędziłem z 20 minut tylko na samej walce. Po walce czas był pożegnać naszych bliskich, a kiedy to zrobiłem, czas udać się było z Ciri, pokonać Imerifa. Avalach mówił, że słabością Imlerita jest próżność. Próżność? Stara się wywrzeć wrażenie na przeciwniku. Ten drugi, Karantir, jest za to skryty i pragmatyczny. Zresztą nie dziwota. Był uczniem Avalacha. Od samego początku wiedziałem, że walka ta będzie ciężka, ale nie miałem pojęcia, jak bardzo ciężka. Że to właśnie podczas walki z tym bossem zrozumiałem, w co ja się wpakowałem. I że to właśnie podczas tej walki z tym bossem zrezygnować chciałem z całego challenge'u. Boss ten generalnie okazał się wypierdkiem w porównaniu z następnymi, ale może po kolei. Kiedy przybyliśmy na Łysą Górę i porozmawialiśmy z Teklą, za zadanie miałem wyłowić monetę. Zrozumiałem wtedy, że jest lipa, bo przecież w wodzie czekałem na mnie utopce, a ja przecież nie mogę używać kuszy. Skoro miało być Igni, będzie Igni. Wymyśliłem wtedy, że ominiemy może te utopce po prostu szerokim łukiem. Do środka wejść się nie dało, nie triggerując utopców, bo wejście było za wąskie. Więc postanowiłem po prostu je oszukać. Zaraz po tym, jak złapały na mnie agro, zacząłem płynąć ile sił do powierzchni, a kiedy były już wystarczająco blisko, zacząłem nagle nurkować, a te straciły agro, co pozwoliło mi na podniesienie monety, bez której nie mógłbym kontynuować misji. Wyszedłem z wody, udałem się do Tekli, a stamtąd na Łysą Górę. Po drodze natrafiłem na Fugasa. Nie był to jakiś ciężki przeciwnik, bo pokonałem go praktycznie w minutę. Ale Ciri mocno bije w ogóle. Na Łysej Górze do pokonania miałem 4 przeciwników łącznie, Imerifa i 4 siostry wiedźmy. To siostrami Cirilla zajęła się jako pierwsza. Przejąłem więc kontrolę nad Ciri. Walka z wiedźmami nie była jakoś ciężka, a niekończące się uniki Ciri pozwalały mi unikać wszystkich ataków sióstr, a umiejętność, która odnawiała się w mgnieniu oka, pozwoliła mi zadawać całkiem spory damage. Walka ta po prostu przypominała normalną walkę z wiedźmami, na najwyższym poziomie trudności. Nie za ciężka, nie za łatwa. Chociaż nie będę ukrywał, po tym co przeszedłem w tych 2 odcinkach, z teraźniejszej perspektywy, kiedy to nagrywam, powiedziałbym, że była ta walka nawet wręcz śmieszna. Spamienie umiejętnościami uniku na łeb na szyję, oddalanie się od wiedźm i używanie umiejętności Ciri. To była taktyka, którą używałem do pokonania wiedźm. I pokonać mi się je udało, nawet za pierwszym razem. Walka trwała potężne 7 minut i jedyne co w niej zrobiłem, to tak naprawdę rozgrzałem palce przed Imerifem. A rozgrzewka zdecydowanie była mi potrzebna, bo zaraz po pokonaniu wiedźm przyszedł czas na prawdziwego szefa, Łysej Góry. Do walki z nim podszedłem z takimi runami i tak szczerze, był to akurat nieprzemyślany build. Do tej pory choć z niektórymi potworami walczyłem długo, na przykład z takim porońcem, to nie na tyle długo, żeby poświęcić jakiś dłuższy czas na build. Stąd klasyczny buildzik pod moc znaków, i właściwie tyle. Imerif to boss, który okazał się koszmarem i nigdy nie udałoby mi się pokonać go z tym buildem, gdyby nie pewien przypadek. Dobra, zmieniamy trochę build, dodajemy moc znaków i nasza postać zadaje teraz 80%+ i tu macie statystyki i porównanie z tym, co było poprzednio. Jakoś dużo też nie ma, ale zawsze coś, tak? Dobra. Gorzej, że on ma te tarcze, nie? Jak to się robiło? Jakiś tu trzeba znaleźć pattern jakiś. Pattern był prosty. Uniki i ataki w plecy. Szybko się jednak miało okazać, że teoria, a praktyka to dwie różne odmienne rzeczy. Ta i od ple... Ty, ja mu nic nie zadaję tym igni. Czekaj. Jak ja go pokonam na igni Merita, jak tu nie można... Imeritowi z Igni zadawałem całe 0 obrażeń. Chyba sobie magii żartujesz teraz. Chociaż uznałem, że pokonanie go jest niemożliwe, to nie załamałem się. Odpaliłem więc w ustawieniach, by gra pokazywała mi ile damage'u zadałem przeciwnikowi i moim oczom ukazało się całe 100. 100 damage'a. Nie było to potwornie dużo, ale coś robiłem. A jeżeli coś robiłem, istniała szansa,
na jego śmierć. Mogę dać te rzucanie znaków za pomocą adrenaliny. To by było spoko. By przyspieszyć anihilację bossa, postanowiłem po raz kolejny pobawić się runkami i tym razem dodałem umiejętność rzucania znaków za pomocą adrenaliny. W teorii umożliwiało mi to rzucanie znaków kilka dobrych razy więcej, co oczywiście w teorii miało przełożyć się na znacznie większy damage. A czemu teraz tak mało mu zadaje? Wcześniej było więcej. 52, wcześniej mu 100 coś zadawałem. Naładowana adrenalina sprawiała, że moje igni było po prostu o kilka procent silniejsze, więc pozbywając się tej umiejętności i rzucając adrenaliną znaki, pozbyłem się też dodatkowego damage'a, ale generalnie wyszło mi to na dobre, a runa ta została na wiele godzin jako ta przydatna. Wystarczy wejść w jego to coś, co on rzuca, bo podejść za blisko w tarczę i już zlipa. Trzeba myśleć, a to nie jest moja mocna cecha. Mechanika Imerifa była prosta. Kiedy nie był on pokryty mrozem tak jak teraz, teleportował się dużo mniej, co pozwalało mi na sprawniejsze unikanie jego ataków. Jeżeli pokryty był mrozem, w momencie teleportu musiałem wykonać idealny unik. W innym wypadku po prostu dostawałem od niego damage. Kolejną ważną rzeczą, którą musiałem zrobić, to wykonać w momencie jego ataku idealny skok do przodu za niego. Nie za bliski, bo dostawałem wtedy od niego obrażenia, ale też nie za daleki, bo nie udawało mi się wtedy użyć igni za jego plecy, co oznaczało, że oczywiście nie dostawał damage'u. Kolejna ważna taktyka to kręcenie się wokół niego. Nie za daleko, bo wtedy miał tendencję do teleportowania się, a czas, jaki miałem na reakcję po jego teleporcie, był dość mały. Często nie udawało mi się nawet zrobić uniku. I oczywiście nie za blisko, bo dostawałem wtedy niespodziewany cios. Na tyle blisko, by zrobić unik za plecy i zadać mu damage. To, co teraz powiedziałem, jest ważne, ponieważ może uświadomi wam, jak bardzo każdy unik, każdy cios, czy nawet ruchy mojej postaci musiały być nie tylko wytimingowane, ale perfekcyjnie obliczone. Jeden błąd równał się często z utratą większości HP, a na następny błąd pozwolić już sobie nie mogłem. Ciężki boss, bo tu naprawdę trzeba myśleć. To nie jest tak, że prawo, lewo se robisz uniki i masz wyjebane. Po dobrych 20 minutach i kilkunastu dobrych śmierciach uświadomiłem sobie, że to nie będzie łatwa walka. Ogarniając już podstawową mechanikę bossa, uznałem, że to czas na praktykę. Zadzwoniłem więc do zioma na Discordzie i zacząłem po prostu bić bossa. Bić bossa i jeszcze raz bić bossa. 3 godziny. 3 pieprzone godziny, a ja byłem nigdzie. Nie byłem nawet blisko go pokonać. Po 3 godzinach zauważyłem też 2 rzeczy. Jedna z nich to, żeby po prostu nie rzucać igni zaraz po uniku na plecy, a rzucać jego ulepszoną wersję. Zadaje ona delikatnie więcej obrażeń i wtedy też wytrzymałość nie marnuje się cała, ale też przeczytałem o dość interesującym bugu. Można zbugować Imerita wskakując w pobliskie krzaki i faktycznie zbugować mi się go udało. So the brain is an amazing thing, but the brain controls you. You must control it. You must take power over your own mind, or your mind will guide you into all the soft spots, soft places that your brain wants to live in. Jednak mankament był taki, że z tamtego miejsca nie mogłem zadać mu obrażeń poprzez igni, a więc i cały plan z bugowaniem poszedł po prostu do piachu. Próbowałem więc zbugować go w inny sposób. Ucieczka z miejsca walki, a potem walka, próba znalezienia buga i kilka normalnych podejść do bossa. I tak na przemian, przez cały pieprzony czas. Moim najlepszym pomysłem było, aby Imerif może teleportował się poza tą górę i tam umarł poprzez upadek z wysokości. Jednak plan ten nie wychodził. Próba bugowania go i próba pokonania. Próba bugowania i próba pokonania. Przy żadnej próbie nie byłem nawet bliski tego, żeby zdjąć mu nawet jeden pasek z 3 zdrowia. I nagle stało się to, na co czekałem. Imerif po wykonaniu ataku nagle stanął w miejscu. O kur... Zbugował się. To jest chyba jedyna szansa na wygranie, naprawdę. To jest pierwszy raz, jak się zbugował od 4 godzin prawie. Po dobrych 8 latach ten bug występował nadal w grze, a ja miałem szczęście zobaczyć go w mojej rozgrywce. Teraz albo nigdy, to jest ta jedna szansa. Nigdy nie byłem tak daleko, nie? Po 4 godzinach nigdy nie byłem tak daleko. Chyba po 4, tak mniej więcej, no bo ja też nie widzę, nie? Ile? Po prawie 5 godzinach walki Imerif był podatny na ataki i istniała szansa na pokonanie go.
To była jednak dopiero połowa mojego sukcesu, ponieważ trzeba było go jeszcze oczywiście pokonać. A ten odbagować się przecież mógł w każdym możliwym momencie. Dawaj, dawaj, adrenalina. No ładuj się, k***a, jak najszybciej, jak największy ten damage. Tym więcej adrenaliny, tym większy damage. 127, git. Jego HP malało coraz to bardziej i w końcu, po długich godzinach, umierał. Stałem w jednym miejscu jak zamurowany, nie tylko Geraltem, ale i w prawdziwym życiu. Co chwilę delikatnie korektując pozycję Geralta, by ten stał nie za blisko, ale jednocześnie nie za daleko i Merifa. Idealnie na to, by pozostał w pozycji, w której stoi. I stało się. Mimo tego, że sam i Merif się nie ruszał, pokonanie go zajęło mi 9 minut. 9 minut, zadając mu obrażenia co kilka sekund. Przejście tego bossa wydawało się praktycznie niemożliwe bez buga, ale wykorzystując mechanikę gry i używając tylko igni, miałem to. Tak! Co to było za gówno? Wiedźmin, którego zabiłeś. Igni! Mamy to! Mamy to! Wiecie co? Uświadomiłem sobie jedną rzecz. Gdyby nie ten bug, to ja bym tego nigdy nie zrobił. Nigdy! Czas był na zasłużony odpoczynek, ponieważ wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, ale i Merif przy następnych dwóch bossach będzie wyglądać jak rozgrzewka, jak zupełnie nic nieznaczący strażnik prawdziwego przeciwnika, jak zwykły NPC. Czas porozmawiać był z Ciri. Udałem się z nią do Szałwi i Rozmarynu, pochwalić się swoimi osiągnięciami. Właśnie zatłukliśmy wiedźmy z Velen i generała Dzikiego Gonu. Oho, widzę, że mieliście pracowite przedpołudnie. Rozpoczęła mi się misja ostatnie przygotowania, a ja udałem się do Triss. Porozmawiałem z Triss i obaj za zadanie mieliśmy udać się z powrotem do łaźni. Na miejscu okazało się, że jest młyn. Filipa próbuje zabić Dijkstrę, a ja oczywiście potrzebuję pomocy Filipy, więc czas był ją złapać. Filipa Einhardt teraz. To jest misja obowiązkowa? Tak, obowiązkowa. Dobrze wiedziałem, że walka z Filipą nie będzie łatwa, ale dopiero przekonać się miałem, jak bardzo mam przesrane. Przed podejściem do łapania Filipy postanowiłem też delikatnie zmienić runy i dodać permanentny buff z miejsc mocy, który zapewnić miał mi kilka punktów obrażeń więcej. Udałem się do Dijkstry, no i się zaczęło. Ty, ja trochę chyba biję z tego. Trochę chyba biję. Kurde, chyba dużo nawet. Ale bidzi fajny chyba zbudowałem w ogóle. 26 poziom, a trochę są dupceni, że tak powiem, nie? Pierw za zadanie miałem pokonać ludzi Dijkstry. Zajęło mi to kilkanaście minut, lecz nie sprawiło żadnego większego kłopotu. Potem udałem się pod właśnie do kanałów, gdzie spotkałem kolejnych przeciwników. Między innymi tak bardzo znienawidzonego przeze mnie gościa z tarczą. Kurde, każdy kto ma tarczę jest zajebiście ciężki, nie? Na igni. Możecie sobie mówić co chcecie, ale to człowiek Dijkstry to mnie normalnie dupcy. W końcu i ten z tarczą poległ. Zainwestowałem w regenerację życia, bo przecież na najwyższym poziomie życie się nawet nie regeneruje po medytacji. Przekonałem Barta, czyli skalnego trolla, że Filipie chce tylko pomóc, więc obyło się tam bez walki. I przyszedł czas, by złapać czarodziejkę. A właściwie to przyszedł czas na walkę z żywiołakiem ognia, którego przyzwała. Oho, żywiołak ognia. Jebisie. A jak ja żywiołaka ognia pokonam, jaką k***ę z ognia? Pisz sobie? I jak zwykle pojawił się ogromny kłopot. Żywiołak ognia okazał się być, odporny na ogień. A co za tym idzie, nie zadawałem mu obrażeń. Żywiołak ognia! Odporny na ogień! Jak ja pokonam żywiołaka ognia, Znowu tak samo jak przy Imericie, myślałem, że to koniec, ale miałem plan. Dobra, mam pomysł. Filipa Einhardt to musi chyba w niego trafiać, bo szczerze mówiąc innej opcji nie widzę, nie? Ten challenge na chuja to robię w ogóle. Filipa rzucała na nas takie fioletowe pioruny. Może, jeżeli któryś z nich trafiłby żywiołaka ognia, ten dostałby obrażenia. Jaki młyn jest. Ale Filipa go uderzyła.
Jakie to będzie ciężkie, macie, jakie to będzie ciężkie. Nie będę ukrywać, byłem strasznie zły, bo nie wiedziałem, czy da się to w ogóle wykonać. A wiedziałem, że jeżeli się da, to pewnie potrwa to dosłownie wieczność. Wiecie, co jest najgorsze w tym challenge'u? To, że najpierw myślisz, że się nie da, to musisz znaleźć sposób, a potem jak go znajdziesz, to musisz ten sposób wykonać, jak w życiu. Tragedia. Miałem rację. W obu przypadkach Filipa jest w stanie zabić żywiołaka. Jednak pokonanie go będzie potwornie ciężkie i potrwa wieczność. Dobra, najpierw uniki. Najbliższe uniki robię. Walczyłem długo, bardzo długo, ginąc mnóstwo razy. Panie Filipo Eichhardt, zacznie strzelać? No chodź tu! Panie żywiołak ognia. Życie żywiołaka ognia topniało, ale topniała też i moja psychika. No zajebiście, że stoi przecież w tym, gdzie rzuca ta Filipa Eichhardt. Pobagowany, żywiołak ognia dupę. Czas mijał, a ja ginąłem i zaczynałem od nowa. Ginąłem i zaczynałem od nowa. Za każdym razem, kiedy dostawał sporo obrażeń, wystarczyło tak naprawdę, że popełniłem dwa błędy i musiałem zaczynać wszystko od nowa. Musiałem znaleźć sposób, jakiś bug, wpaść na jakiś pomysł, by to wszystko szło sprawniej. I w końcu znalazłem. To jest wykonalne tylko i wyłącznie na papierze, na niczym innym. Fizycznie to nie jest możliwe zrobić. Myliłem się. Jest to wykonalne. Problemem nie była Filipa, która rzadko trafiała żywiołaka. Problemem było moje HP, które po jednym uderzeniu kuli ognia topniało w zastraszającym tempie. Do tego obrażenia, które dostawałem zaraz po zbliżeniu się nawet do żywiołaka, ale regeneracja życia, runa, którą dałem chwilę przed walką z Filipą, okazała się bezcenna. Uratowała mnie wiele razy przy tej walce. Bo mogłem chwilę walczyć z bossem, sprawić, by Filipa zadała mu damage, wycofać się zaraz za schody, tam żywiołak ognia mnie nie dosięgał, odczekiwać jakieś pół godziny na regenerację życia i walczyć z całym HP dalej. I w końcu, po kilku ładnych godzinach, udało się. Żywiołak ognia został złamany w pół. Proszę! Nienawidzę tego challenge'u, nie? Udało się po prostu... Czekaj, żebym teraz nie zginął. Dobra, proszę. Jezusie Nazarejski. Musiałem zabijać tego pieprzonego... Wiecie, jakie to było ciężkie? No pewnie wiecie, bo wam coś tam pokazałem. Filipa ostatecznie została złapana, a przygód był ciąg dalszy. Czas udać się był z Ciri do Juniora. Tam też odbyłem walkę, ale była ona dziecinnie prosta. Mówiłaś Geralt? Jaki Geralt? Z Rivi, no, to czemuście od razu nie mówili? Udałem się z Ciri do Złotego Jesiotra, udałem się do grupy cyrkowej i czas udać się było do Avalaha i do innych światów. Czyli idziemy gadać z Avalachem i lecimy do innych światów, nie? Wpierw odwiedziliśmy pustynny świat. Geralt bez gaci na innej planecie w ogóle, co jest 5. Tam zmierzyłem się z pozornicami i walka ta trwała jakieś 9 minut. Ale nic szczególnie ciężkiego tam nie było. Odwiedziłem jakiś zatruty świat, świat wodny oraz świat mroźny. Napijecie się czegoś? Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Potem udaliśmy się do Gelsa i misja mi się zakończyła. Czas udać się był poszukać Margarity w więzieniu łowców czarownic. Do więzienia udałem się przez ruiny, gdzie spotkałem kilka potworów. Baba wodna może być, a nie baba cmentarna. Ja to tylko jak już widzę, że coś się rusza, to tylko nieżywo jak ognia, nie? Potwory te nie były jakieś dla mnie większym wyzwaniem, więc je po prostu sobie pominiemy, ale strażnicy już zdecydowanie byli. Nie dość, że było ich chyba z 30, to część z nich miała tarcze. Część strzelała z łuku, a część zasypywała mnie masą i ciężko było uniknąć ciosów. Daj przejść. Umarłem tam kilka dobrych razy. Karamba. A walka ze strażnikami trochę trwała. Cały czas byłem też dosłownie na dwa uderzenia, więc pokonać tych wszystkich strażników musiałem nieomalże bezbłędnie. Kurwa mać.
końcu jednak po 20 minutach mi się udało. I czas był uwolnić uwięzione tam czarodziejki. Dobra, zajebiście chyba. Udałem się z Ciri porozmawiać z czarodziejkami i wszyscy razem wyruszyliśmy na Skellige. Jeszcze Fringilla Vigo. Fringilla jest nam potrzebna w jednym kawałku. A potem kamień słoneczny. Dwa bosiki naraz. O, ale będzie tam. 4 dni. Coś jeszcze będę to nagrywać. No to wykrakałem z tymi 4 dniami, ale po kolei. Udałem się na statek Emhyra uwolnić Fringillę Vigo, a potem udałem się porozmawiać z Myszoworem. Tam zamiast Myszowora znalazłem Nilfgaardczyków i nowego króla Skellige, który zaczął się z nimi bić. Ja niestety dołączyłem do tej zabawy, mimowolnie. Trochę te walki z Nilfgaardczykami trwały, ale ostatecznie udało się z nimi wygrać. Porozmawiałem z Myszoworem i udałem się znaleźć Poławiaczy Pereł. Bitwa z utopcami, a potem z Ciri udaliśmy się do laboratorium Avalaha. Tam czekał na mnie Golem. Golem był naprawdę ciężkim przeciwnikiem, jednak odpuszczał walkę po wejściu do drugiej części komnaty, co dało mi ogromną przewagę. Wykorzystałem więc taką samą taktykę jak przy żywiołaku ognia z odpoczynkiem. Miałem mało HP, wchodziłem po prostu do drugiej komnaty, tam odpoczywałem i wracałem do gry. Miał on też tendencję bagowania się na schodach, co sprytnie wykorzystywałem co jakiś czas. Czasochłonny przeciwnik, aczkolwiek nietrudny. Misja Dziecko Starszej Krwi mi się zakończyła, a ja za zadanie miałem wyruszyć z Filipą po Słoneczny Kamień. Tutaj też zastosowałem kilka swoich sztuczek. Kiedy po raz pierwszy napotkałem potwory, po prostu je pokonałem. Następnie spotkałem Golema. Pozwoliłem wtedy, by Filipa się nim zajęła, a ja zjadłem sobie kolację. Następnie za zadanie miałem ustawić prawidłowo lustra. Tam w teorii zmierzyć się miałem z duchami, ale zrobiłem tak samo jak z utopcami na Łysej Górze. Odciągnąłem duchy od luster, po czym podbiegłem jak najszybciej do luster, przestawiając je po prostu odpowiednio. Po chwili w moich rękach miałem już Słoneczny Kamień. A więc przyszedł czas na najważniejszy moment rozgrywki, czyli walka z 2 bossami. 3 razy będziemy z nim walczyć. No i cała bitwa, gdzie też jest mnóstwo przeciwników. Końcówka gierki, lecimy. Czas był zmierzyć się z 2 największymi challenge'ami w grze, z jakimi mierzyłem się kiedykolwiek. Te 2 największe challenge'e to oczywiście Eredin oraz Karantir. Wezwaliśmy więc Dziki Gon i wielka bitwa się zaczęła. No to lecimy! Wpierw kontrolę przejąłem nad Ciri i z łatwością za pomocą umiejętności pokonałem Imerifa, ale zaraz po niej do gry wszedł Geralt z Rivi. No i teraz gorzej. Walczę na gościa, który potrafi się teleportować, strzela i zadaje mu... chyba sobie żartujesz. Nie. Jak zwykle jest problem. Nigdy nie może być tak, że ja normalnie przeciwnikowi zadam jakieś obrazy... 3 mu zadałem! Zaczęło się. Ta walka była zdecydowanie najtrudniejsza, z jaką się mierzyłem. Damage zadawany przeciwnikowi był śmiechu warty, a jedyne co mogłem na niego, to używać ulepszonej igni. I to jeszcze muszę trzymać to igni. Tylko wtedy zadaję damage. Moje problemy z tym bossem się jednak nie kończyły, bo nawet jeżeli udało mu się zadać jakiś damage, po jakimś czasie dodatkowo przyzywał on żywiołaki lodu. Jak widzisz, mam jeszcze parę razów w rękawie. Czy on właśnie przyzwał wiołaka golema lodu, czy coś takiego? Żywiołak lodu? Żywiołak lodu? Nigdy tego nie przejdę, nie? Nigdy. To jest nie da się przejść. Nawet na co ja mu zrobię temu żywiołakowi? Często tych żywiołaków przyzywał po kilka, typu na przykład 5. Na szczęście dość szybko zorientowałem się, że te same żywiołaki, które przyzywa Karantir, ten sam Karantir może zniszczyć swoimi własnymi kulami. dziwne zdanie. W ostatecznym rozrachunku te żywiołaki nie okazywały się więc jakimś większym problemem. Chociaż w pewnym momencie, gdzie byłem sekundę od zwycięstwa, to właśnie jeden z nich pokrzyżował mi wszystkie plany. Próbowałem na niego wiele sposobów, jednak praktycznie żaden nie był dobry. Karantir był bossem, którego przejść trzeba było skillami.
Plan po czasie był prosty. Po prostu unikać jego kuli, po rzuceniu kuli atakować Igni, a kiedy przyzwierzy wiołaki, zasłaniać się nimi, aż po prostu nie padną. Problemy? Sporo. Bo wszystko nie dość, że musiało zostać zrobione. Pewnie coś koło 1000 razy w jednym runie, to na dodatek przez cały ten czas byłem na 1 czy 2 hity. I trzeba było, tak samo jak przy Imerifie, zachowywać cały czas odpowiednią odległość. Nauczyć się patternu rzucania i mieć szczęście, bo ten czasem też potrafił rzucić w nas kulą z totalnego zaskoczenia. Wszystko musiało ułożyć się idealnie, żebym mógł tego bohatera pokonać. Ale technicznie było to możliwe. Ale no nie wytrzymy zaraz. Czas był próbować. I próbować. I próbować. Zacząłem kombinować też z runami, by odnaleźć odpowiednie. Coś, co da mi delikatną przewagę nad przeciwnikiem. Na tym bossie nie było miejsca na błędy. I każdy jeden damage więcej miało realnie znaczenie. Aż po prawie 5 godzinach stało się to. Zbugował się! Zbugował się! Byłem tu. 5 godzin bitego klikania uników, setki śmierci. To była moja szansa. Musiałem tylko pokonać żywiołaki i Karantir był już martwy. Dobra, no jak nie teraz, to nigdy. Biłem po kolei żywiołaki lodu, powoli zabierając im HP. Wiedziałem, że jestem tak blisko. Nie straciłem w tym podejściu nawet jednego HP. I nagle, jeden z żywiołaków zrobił to. Dobra, pokonać żywiołaki ognia. One shot. Jeden cios, który zabrał mi całe życie. Po 5 godzinach dostałem szansę, a ja zwyczajnie ją zmarnowałem. Nigdy żaden żywiołak nie zadał mi takiej ilości HP. Odwrotnie, każde ich ciosy to było zazwyczaj może 20% mojego zdrowia, ale nie tym razem. W kluczowym momencie zawiodłem siebie i wszystkich. On dostał jakiś super moc od bogów i po prostu mnie one-shotował. Nie będę ukrywał, w tamtym momencie wyłączyłem komputer na calusieńki dzień. Ale następnego dnia wróciłem świeży. Rozpocznij nagrywanie. Let me cook. Let him cook. Nigdy tego nie przejdę, nie? Skurczyn pobagowany. Znowu rzeczywistość mnie dopadła. Boston był potwornie ciężki, ale ja nie poddawałem się. Zmiana buildu, próba. Zmiana buildu, próba. Wyczucie, uczenie się patternów, testowanie limitów. Mijały godziny, noc zamieniała się w poranek, a poranek w południe. Ale boss zostać musiał pokonany. Aż w końcu stało się. Tak! Udało się. Pełny czas bicia bossa macie teraz na ekranie. Karantir był zdecydowanie najcięższym bossem, z jakim się mierzyłem kiedykolwiek. I wiele razy wątpiłem, że kiedykolwiek uda mi się go pokonać. Ale się udało. Karantir w końcu upadł. Widzowie, jestem debilem, bo powinienem wziąć takie runy, które z adrenaliny odnawiają mi życie od nowa. Nie wiem, czemu tego nie wziąłem w sumie. Nie było jednak czasu na cieszenie się, bo przede mną stało ostatnie, największe wyzwanie. Eredin. Trzeba zreworkować nasze drzewko i poważnie się zastanowić nad tym, w co inwestujemy, bo to drzewko, co ja zbudowałem, jest do dupy. Trzeba to naprawić i to Inofestem. Tak jak powiedziałem, tak i zrobiłem. Porządnie chyba po raz pierwszy zastanowiłem się i przeanalizowałem każdą umiejętność. Wiedziałem, że Eredin to będzie najcięższy z najcięższych, a zatem wszystko musi być idealnie. Gdyby nie ta decyzja, jestem przekonany, że dzisiejszego odcinka by nie było. Usiadłem na dobre 20 minut, analizując wszystkie umiejętności i stworzyłem idealne drzewko postaci. Dobra, słuchajcie, tak wygląda buildzik na finalnego bossa. Został on dość mocno zmodyfikowany. Dodaliśmy czerwone drzewko, którego wcześniej nie było. I teraz to wygląda tak. Oczywiście full igni. Mamy tutaj wytrzymałość rzucane kosztem adrenaliny. Mamy zwiększoną oczywiście regen adrenaliny generację. Chociaż to jest bez sensu. Mogłem gdzieś pasywne, że pasywnie mi. Tutaj damy sobie, że każda defensywna akcja generuje nam adrenalinę. I mamy coś takiego, jeżeli żywotność nam spadnie do zera, to odnawia mi się
Full HP praktycznie. To jest takie zajebiste. Ja nie wiem, czemu to wcześniej nie dałem, bo to było w czerwonym drzewku, które... No po pierwsze też nie miałem punktów, żeby tak szczerze mówiąc w to inwestować. Wolałem inwestować w te igni. Chyba to był dobry pomysł. Ale z drugiej strony może bym sobie dużo oszczędził. No nic. W każdym razie... praca nóg, czyli że nie dostajemy obrażeń, jeżeli robimy uniki. Totalnie dwa OP umiejętności, których ja przecież zawsze używałem, a kompletnie o nich zapomniałem. I mamy spadek adrenaliny, po otrzymaniu obrażeń jest zmniejszone o 100%, także nawet jeżeli będzie nas nadupsał, to ta adrenalina będzie taka sama Gerward, nie w tą stronę. No i się zbugowałem, no nie no! I w końcu przyszedł czas. Build działał tak, jak powinien. Ty, to regeneracja życia to jest p***a, nie? Tyle wam powiem. Tyle razy to mi dupę uratuje teraz. A ja musiałem się nauczyć patternów bossa. Eredin był najcięższym ze wszystkich, ze względu na to, że reagował na ruchy gracza. Gdy ten rzucał ulepszony znak igni, czyli w sensie ja rzucałem, Eredin uruchamiał tarczę. Gdy ja oddalałem się delikatnie za daleko, ten teleportował się do mnie. A często po teleporcie na chwilę mnie nokautował i od razu sprzedawał mi 2 czy 3 ciosy mieczem, które to całkowicie wystarczyły na to, by mnie zabić. Trzeba znaleźć pattern. Tak jak wcześniej. Od plecków, 21, no powiem wam, nie jestem dumny z tego damage'u. Zadanie to nie było łatwe, a każdy jeden błąd kosztował mnie naprawdę wiele. Na tym bossie, mimo tego, że miałem fajną regenerację życia, i tak nie mogłem sobie pozwolić na błędy. Pozostało jak to przy każdym bossie, próbować, próbować i jeszcze raz próbować. Odkrywać to coraz więcej miejsc i błędów, które mogłem jako gracz wykorzystać. Jest luka. Gdzieś jest luka. Na chwilę jest luka. Każdy z tych gagatków popełnia na chwilę błędy, które my zamierzamy wykorzystać oczywiście, nie? Ostatecznie po godzinach walki wyrobiłem sobie pattern i znalazłem, jak trzeba na niego grać. Zadanie było banalnie proste, ale i nieoczywiste. Wystarczyło robić uniki i biegać w kółko Geraltem, blisko środka i oczywiście określoną ścieżką. Jeżeli delikatnie odbiegłem na statku za daleko lub podbiegłem do Eredina za blisko, od razu dostawałem kilka ciosów, a na drugi błąd pozwolić sobie nie mogłem. Po teleporcie Eredin nie potrafi mnie trafić, a po ataku ja używałem igni, zadając mu jakieś tam obrażenia. Po kilku dobrych godzinach przyszedł czas na drugą fazę. O! Nowa faska. Tutaj zadanie było proste. Kiedy rzucał te niebieskie fale, trzeba było je unikać. Kiedy tworzył wybuchowe kule, trzeba było ich unikać. A kiedy się do nas teleportował i bił, trzeba było używać igni. Taktyka ta okazała się generalnie nie za bardzo efektywna i wieczność zajmowało mi zabranie mu jakiegokolwiek HP. Dni po raz kolejny zamieniały się w noce, a noce z powrotem w dni, aż zrozumiałem jedną rzecz. Dopiero po kilkunastu dobrych godzinach zauważyłem, że meteoryt, który to zrzuca na nas Eredin, może trafić samego Eredina. Zadając mu przy tym samym tyle samo damage'u, ile ja zadałbym mu pewnie przez godzinę. Pojawiła się realna szansa, bo do tej pory tej szansy na pokonanie, jak dla mnie osobiście, po prostu nie było. Taktyka była taka sama, tylko że w drugiej z trzech faz, zamiast atakować go igni, musiałem sprawić, by ten zaatakował się sam meteorytem. Plan był dobry, a przede wszystkim wykonalny. A kiedy po kilkunastu godzinach byłem już blisko zabicia Eredina, popełniłem błąd. Nie był to pierwszy ani ostatni, więc grałem dalej. Czas w końcu był na fazę trzecią. I to dopiero były emocje. Znowu było trzeba robić to samo. Dobre kręcenie się w kółko, uniki, rolek za plecy, igni. Mam wrażenie, że tym razem w ostatniej fazie Eredin nie tylko zadawał większy damage, ale też częściej i szybciej się teleportował, co drastycznie zwiększyło jego szanse na zabicie mnie. Walka ta naprawdę była wtedy wyrównana, a w pewnym momencie byłem dosłownie jeden cios od śmierci. Nie sądzę, bym kiedykolwiek w życiu tak się wysilał, próbując zrobić jakiś dobry unik w jakiejkolwiek grze. Nie mogłem. Nie mogłem wtedy paść. Nie po tylu dniach. Uniki, igni. Uniki, igni. Uniki i w końcu ostatni igni. Misja została wypełniona. I choć wiedziałem, że to jeszcze nie koniec mojej przygody, bo przede mną jeszcze misja dostać się do Avalaha, tak naprawdę moje wyzwanie się wtedy zakończyło. Udałem się więc do wieży. Rozpoczął się epilog,
Tam za zadanie miałem jeszcze uwolnić jakieś szczenięta i walczyć z utopcami, jednak ostatecznie po prostu udałem się bezpośrednio do sierocińca, gdzie znalazłem ostatnią z wiedźm, którą zatłukłem bez najmniejszego problemu. Dobra, bosik roz... pół. I w końcu, po tylu godzinach, zobaczyłem napisy końcowe. Wiedźmi 3 Dziki Kong, koniec! Tak jest, na igni roz... rozumiesz? Postman. Jako pierwsza osoba, która to udokumentowała, przeszedłem Wiedźmina, używając tylko igni. Ten film wymagał ode mnie mnóstwa pracy. Był to chyba najcięższy film, jaki robiłem w całym swoim życiu. I chyba rzadko kiedy jestem tak dumny z czegoś, co zrobiłem w grze, jak właśnie dzisiaj. Serca z kamienia, ale przechodzone tylko z kuszą, brzmi jak dobry pomysł na następny odcinek. Jeżeli macie jakieś pomysły na następne wyzwanie w Wiedźminie, to śmiało piszcie je w komentarzu. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i wpadnijcie na Giga, szefowego wiedźmińskiego Discorda, a my klasycznie widzimy się w następnym. Do zobaczenia.